To jest Bentley Bentayga, samochód, którego zawartość bagażnika wygląda niezwykle interesująco i obiecująco, ale nadwozie tego samochodu jest już trochę bardziej, powiedziałbym, kontrowersyjne. Pierwszy SUV marki Bentley, samochód, na który niektórzy czekali, inni byli lekko przerażeni wizją, że pojawi się na rynku, i oto jest. 6-litrowe W12, ponad 600 koni mechanicznych, 4 sekundy do setki i ponad 300 km na godzinę. Tak prezentuje się z zewnątrz, a zobaczcie, co ma w środku. Dostępu do tego wnętrza bronią bardzo duże, masywne drzwi. Samochód generalnie bazuje na architekturze Audi Q7, więc na płycie MLB, natomiast całe wnętrze jest zrobione od podstaw. Jest to niezwykle luksusowe, pełne skóry, drewna, chromu wnętrze z bardzo ciekawym akcentem. To jest zegarek Breitling, który oferowany jest za specjalną dopłatą. Ma niezwykle skomplikowany mechanizm tourbillon, który należy nakręcać od czasu do czasu, i właśnie w Bentaydze wbudowana jest funkcja nakręcania tego zegarka. Obudowa może być wykonana ze złota, także różowego i białego. I uwaga, ten dodatek kosztuje 150 tysięcy dolarów, a podejrzewam, że pokazuje dokładnie tę samą godzinę, co mój tani zegarek. Jedną z niespodzianek targów motoryzacyjnych we Frankfurcie jest ten oto pojazd. To jest prototypowe Porsche Mission E. Ta literka E na końcu oznacza napęd elektryczny, bo w tym samochodzie, prototypowym samochodzie koncepcyjnym, zastosowano dwa silniki elektryczne. Jeden zamontowany na przedniej, drugi na tylnej osi. Łącznie mają moc 600 koni mechanicznych i potrafią rozpędzić ten samochód do 100 km na godzinę w zaledwie 3,5 sekundy. To jest oczywiście koncept, ale informacje o tak dokładnych danych technicznych, które podaje nam Porsche, mogą wskazywać na to, że firma jest prawie gotowa do seryjnej produkcji. Chcielibyście go zobaczyć na drogach? Bo ja bardzo. Jedna z nowości frankfurckich targów samochodowych to ten okazały kabriolet. Czteromiejscowa klasa S Cabrio. Auto, które właściwie po wielu, wielu latach powraca do tradycji budowania otwartych kabrioletów na najbardziej ekskluzywnych wersjach nadwoziowych Mercedesa. Nie wiem, czy pamiętacie lata 70. model W111 i W112. Dzisiaj Mercedes wraca do tradycji tych najbardziej luksusowych kabrioletów i będzie chyba chciał konkurować m.in. z Bentleyem Continentalem GT Cabrio. Co pod maską? Pod maską tej wersji 63 AMG, 5,5-litrowe V8 z podwójnym turbo doładowaniem i 585 koni mechanicznych. Samochód może mieć napęd na 4 koła, a więc będzie się pewnie także nadawał do jazdy zimą, także w naszych warunkach klimatycznych. Druga nowość Mercedesa, także w kolorze białym, to akurat chyba jakiś zbieg okoliczności, ale tak się stało, także z silnikiem V8 o nieco mniejszej pojemności, biturbo, 4-litrowa, 510-konna jednostka, to jest C63 AMG, samochód, który właśnie zadebiutował na bazie klasy C z nadwoziem coupé. No i ciekawostka, tutaj już nie mamy wolno ssącego silnika, tak jak w poprzedniku, mamy turbo doładowaną jednostkę, która ma większy moment obrotowy i gwarantuje lepsze osiągi. Tak naprawdę myślę, że jeszcze ciekawszą od tej wersji nadwoziowej i wersji silnikowej będzie C63 AMG Black Series, ale na taki model będziemy musieli poczekać jeszcze pewnie kilkanaście miesięcy. A to już kolejna frankfurcka nowość tej... Oj, niewidzialny stopień. Kolejna frankfurcka nowość tej jesieni. Rolls-Royce Model Dawn, czyli kabriolet bazujący na Wraith. Drugi kabriolet w ofercie tego zacnego brytyjskiego producenta. Samochód, który jest przeolbrzymi, robi niesamowite wrażenie. Ponad 5 metrów długości, pod maską silnik 6,6 litra V12, który rozwija moc ponad 560 koni mechanicznych. Nie wiem, jakie ma osiągi, ale tak naprawdę nikt, kto kupuje taki samochód, nie ściga się nim spod świateł, więc specjalnie pewnie to bogaczy nie zajmuje. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że jego dach, miękki dach, zamyka się w 22 sekundy i można to zrobić w czasie jazdy. No i to jest taki samochód, w którym połączenie kolorystyczne, które tu widzicie, czyli granatowe nadwozie z takim mandarynkowym wnętrzem, robi piorunujące wrażenie i powiem Wam coś, bardzo mi się podoba. A to już jest Mini Clubman, samochód, który hipnotyzuje tylnymi lampami, są bardzo ciekawe, wyglądają trochę jak z kreskówki, i który ma bardzo ciekawie otwierane tylne drzwi. Spróbujemy to zrobić w sposób bezprzewodowy. O, udaje się, uwaga, pach, raz, lodówka się otwiera z jednej strony. Muszę jeszcze poćwiczyć, słaby byłem w piłkę nożną, ale spróbujemy. Ach,
Dobra, słuchajcie. I tak się otwierają te drzwi z drugiej strony. Mamy spory bagażnik, który ma podwójną podłogę. A przede wszystkim muszę wam powiedzieć, że to jest największe mini, jakie kiedykolwiek powstało w historii. Samochód, jak zobaczycie z boku, ma teraz czworo pełnowymiarowych drzwi. Z tyłu sporo miejsca. Pierwsze mini, które można nazwać rodzinnym. No i pierwsze, jak wspomniałem, tak duże auto tej marki. Czy się przyjmie na rynku? Sam jestem bardzo ciekaw, dlatego że dla wielu wyznawców kultu mini to jest złamanie pewnej świętości, to jest wyzwanie, ale dla ludzi, którzy szukają auta wyjątkowego i chcą się wyróżniać na drodze, na pewno ciekawa propozycja. A to już jest luksus przez duże L, czyli kolejna generacja BMW serii 7, tym razem oznaczona wewnętrznym kodem G11. Przyznam, że już się pogubiłem w tych oznaczeniach. Kiedyś to wszystko było łatwe, bo BMW-ki oznaczone były na literę E. W każdym razie auto szybsze, lżejsze, bardziej doskonałe, wykorzystujące m.in. do budowy mnóstwo aluminium wysokowytrzymałościowej stali, ale także włókno węglowe, o czym świadczy ta mała plakietka tutaj na słupku środkowym, bo w strukturze szkieletu mamy też udział włókna węglowego. Samochód potrafi sam zaparkować. Nie możemy tego dzisiaj pokazać, bo już jest zaparkowany tutaj na terenie targów we Frankfurcie, ale ma w środku jedną bardzo ciekawą rzecz, która myślę, że przykuje waszą uwagę. Ciekawostką we wnętrzu jest ten ekran kolorowy, który reaguje na dotyk, ale to nie wszystko. On reaguje także na ruchy ręką. Tutaj w podstawie lusterka mamy kamerę, która nagrywa to, co robimy z rękami. Jest pięć, na razie tylko pięć gestów, jakie można wykonać. Między innymi, jeżeli chcemy zgłośnić radio albo ściszyć, wystarczy zrobić taki symbol kółka i komputer odczytuje to, co my chcemy zrobić. Nie musimy dotykać klawiszy, nie musimy absorbować się. Jest też tego typu ruch. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni i chcemy odrzucić to połączenie, to właśnie ten ruch nam pozwala to zrobić. Ciekaw jestem, czy w przyszłości inne gesty będzie można dograć za dopłatą, tak jak aplikacje w smartfonie. A to już samochód marki Peugeot, którym bardzo, ale to bardzo chciałbym się przejechać, nawet może być dzisiaj. 308 R Hybrid. Samochód, który ma trzy silniki. Jeden spalinowy, 1.6 turbo, 270 koni, umieszczony pod maską. Zwróćcie przy okazji uwagę na ten przerobiony grill, który naprawdę wygląda dużo lepiej niż na aucie seryjnym. Drugi silnik, elektryczny, 115 koni, też pod maską, sparowany z tym pierwszym benzynowym. I trzeci silnik, także elektryczny, na tylnej osi 115 koni mechanicznych, łącznie moc 500 koni mechanicznych i teoretycznie napęd na 4 koła. Jak przyjrzycie się z bliska, samochód jest naprawdę bardzo poważnie opracowany pod kątem jazdy torowej. Między innymi przednie zawieszenie w negatywie, sporo szczelin, którymi ma uciekać ciepłe powietrze, wygląda naprawdę bardzo poważnie. A to już pojazd, na widok którego szczęka opadła mi do samej ziemi i dopiero przed chwilą zdążyłem ją pozbierać. Słuchajcie, to jest Hyundai przygotowany do gry Gran Turismo, Vision Gran Turismo 2025. Auto, które jest skrzyżowaniem wyścigówki LMP1 z samochodzikiem Hot Wheels i powstał w jednym prototypowym egzemplarzu. Wygląda obłędnie, chciałoby się wskoczyć do tej kroplowatej kabiny i pojechać nim na tor, żeby sprawdzić jego możliwości. Z przodu mnóstwo elementów aerodynamicznych, rozbudowany spoiler, który połączony jest z przednimi błotnikami, a z tyłu, chodźcie zobaczyć, to jest coś bardzo ciekawego. Fantastyczny dyfuzor, który także zintegrowany jest z błotnikami i elementami świetlnymi i coś, co jest fantastycznym zwieńczeniem tego samochodu, logo Hyundai'a podświetlone z tyłu. No po prostu mistrzostwo świata i okolic. Nie wiem, jaki jest napęd tego samochodu, bo mógłby to być równie dobrze napęd gazowy, atomowy, na biomasę. Hyundai podaje, że chciałby, aby ten samochód miał 884 konie mechaniczne i żeby był zasilany wodorem, dzięki czemu mógłby rozpędzać się aż do 340 km na godzinę i setkę osiągać w 2,8 sekundy. Wow. Naszą wycieczkę kończymy na stoisku Ferrari, gdzie pokazany został model 488 Spider. Bazuje na Berlinetcie i ma ten sam turbodoładowany silnik V8 o pojemności 3,9 litra, moc 670 koni mechanicznych i aż 760 Nm wrzuconych na tylną oś. Ten samochód przyspiesza do 100 na godzinę w zaledwie 3 sekundy i może się rozpędzić do ponad 325 km na godzinę. Z tego co wiem, nawet w Polsce ustawiła się już kolejka chętnych. Nic, tylko czekać do wiosny.